Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w podsumowaniu ubiegłego miesiąca, jeżeli chodzi o kosmetyki i pielęgnację. Jeżeli jesteście ciekawe, jakie właśnie produkty wywarły na mnie wrażenie lub z jakimi produktami się bardziej polubiłam, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Na pierwszy ogień pójdą rzeczy, które są związane z pielęgnacją. Pielęgnacja ciała. Są to dwa produkty, ale tak naprawdę z jednej firmy i mające tą samą funkcję. I są to produkty z Garniera właśnie. Są to balsamy do ciała. I powiem Wam, że w związku z tym, że ja mam skórę suchą, to zawsze się decyduję właśnie na to, żeby wybierać produkty, które są właśnie do suchej skóry. I tym razem wybrałam sobie właśnie dwa produkty i jeden z nich jest do skóry szorstkiej, drugi do skóry bardzo suchej. Jeden jest o zapachu mango, a drugi nie ma określonego żadnego zapachu, pisze tylko tyle, że jest syropem z klonu. Powiem Wam, że jeżeli właśnie poszukujecie takich produktów, które intensywnie będą pielęgnowały Wasze ciało, nawilżały i wygładzały, to właśnie te dwa produkty mogę Wam z czystym sumieniem polecić, dlatego że one właśnie u mnie się sprawdzają, a ja mam naprawdę skórę bardzo suchą. Jeżeli chodzi o wchłanianie, również szybciutko się wchłaniają, więc nie jest to też problematyczne właśnie dla tych z Was, które gdzieś tam unikają balsamowania się właśnie ze względu na to, że boją się, że sobie potłuszczą ciuchy lub po prostu nie lubią czekać, aż balsam się wchłonie. To właśnie te dwa balsamy są takim fajnym rozwiązaniem właśnie ze względu na to, że one właśnie bardzo szybko się wchłaniają i też bardzo dają takie ukojenie dla skóry właśnie suchej. Kolejny produkt do pielęgnacji ciała jest to olej kokosowy. Ja akurat kupiłam olej kokosowy z takim aplikatorem, wiecie, w pompce, że można go sobie w ten sposób wyciskać, tak jak balsam. I można go stosować zarówno na włosy, jak i na ciało. I powiem Wam, że o ile do włosów ten olejek mi się jakoś super nie sprawdził, dlatego że on strasznie obciąża te włosy i pomimo tego, że można wziąć dosłownie jedną kropelkę, to te włosy później są na końcach naprawdę tłuste i po prostu jest to bardzo brzydko wyglądające i zdecydowanie nie nawilża nam to końcówek, tylko po prostu je przetłuszcza. I z góry tutaj chcę uprzeć też osoby, które od razu powiedzą, to dawaj tego mniej. Naprawdę uwierzcie mi, że dosłownie dałam taką kroplę na dłoń i tak to wmasowałam, w ogóle nawet już nie czułam, że mam to na dłoniach, a przejechałam po końcówkach i naprawdę uwierzcie mi, że po prostu wyglądało to okropnie. Ale znalazłam jego zastosowanie właśnie do ciała i powiem Wam, że olej kokosowy do ciała to jest coś po prostu mega. I zarówno jeżeli chodzi właśnie o nawilżenie skóry, o wygładzenie tej skóry, ale też, jak wiecie lub nie wiecie, olej kokosowy ma takie działanie docelowo mieć dla skóry, że spowalnia właśnie procesy starzenia, zabija wolne rodniki, ma w sobie naturalne oksydanty właśnie i wpływa na skórę w taki sposób, że staje się ona jędrna i elastyczna. I powiem Wam, że naprawdę po miesiącu regularnego stosowania takiego naturalnego oleju kokosowego, a widać to, że jest naturalny po tym, jaki jest mętny, to naprawdę widać poprawę, jeżeli chodzi o gładkość skóry, o jedność skóry, o takie, wiecie, napięcie tej skóry. I też fajnie się sprawdza jako właśnie olej, który może służyć do pielęgnacji cery. I jeżeli nie lubicie mieć takiej, wiecie, tłustej skóry, to naprawdę możecie go dać odrobinę na wacik i super rozpuszcza makijaż, nawet wodoodporny. I też właśnie na skórę twarzy wpływa tak, że ona się staje taka jędrna i taka sprężysta i tak dosłownie aż czujemy, że ona tak z tygodnia na tydzień, jej kondycja jest coraz lepsza. Więc jeżeli właśnie poszukujecie takiego kosmetyku, to mogę Wam polecić ten właśnie olej. Ja go akurat kupiłam z firmy Loton Spa and Beauty. I co? I powiem Wam, że ja go chyba kupowałam właśnie w drogeriach Natura. On ma 125 ml, nie pamiętam dokładnie jego ceny, ale myślę, że ta jego cena się wahała gdzieś w granicach okolicy 13 do 15 zł, więc myślę, że jest to cena całkiem spoko, zważywszy na to, jak niewiele go zużyłam. I następne produkty, moi drodzy, to będą produkty do pielęgnacji włosów i mam tutaj produkty, o których Wam już wspominałam na moim fanpage'u na Facebooku, ale które cały czas u mnie są mega hitem i po prostu sprawdzają mi się idealnie. I są to maseczki z Biowaxa właśnie, Labiotica Biowax i one są, tak jak właśnie i do ciała używam produktów przeznaczonych do skóry suchej, tak i do włosów. Właśnie zawsze wyszukuję sobie produktów, które są do włosów zniszczonych, do włosów suchych, do włosów słabych ze skłonnością do wypadania i takie, które są właśnie wyposażone w jakieś aminokwasy jedwabiu, żeby też te włosy troszeczkę, wiecie, nawilżyć na przykład te końcówki.
Więc tutaj mogę Wam też polecić. Ja akurat te maseczki zaopatrzyłam się w spory zapas tych maseczek właśnie w Biedrze. I te maseczki bodajże chyba były w okolicach 2 zł za właśnie taką jedną sztukę. Także myślę, że też cena całkiem spoko, zważywszy na to, że naprawdę jest to produkt mega wydajny. Kolejnym produktem do pielęgnacji włosów jest maseczka, która była maseczką w Shiny Boxie. I też byłyście właśnie, pisałyście mi, żebym Wam dała znać, jak ona mi się będzie sprawdzała, więc ja zrobię taką recenzję tej maseczki, jak ona już skończy, że tak powiem, działalność u mnie. Zrobię jej recenzję na blogu. Ale mogę Wam wstępnie powiedzieć kilka słów na ten temat, bo ja uważam, że ona naprawdę działa, dlatego że ja czuję, że mi się te włosy zagęściły właśnie szczególnie na końcach, gdzie one są takie zazwyczaj, włosy na końcach są cienkie, właśnie takie jakieś poszarpane. To właśnie powiem Wam, że nie wiem, czy tutaj jakby zasługa tego składu, czyli że ona jest tą maseczką drożdżową, czy różne inne jakby rzeczy, które są tutaj w składzie, a o których właśnie czytałam i mówiłam w Shiny Boxie, więc Wam podlinkuję to, żeby teraz się nie rozgadywać. I do czego chcę nawiązać, że właśnie chyba te składniki wszystkie właśnie w takim kumulusie wpływają na te włosy w taki sposób, że jakby je wypełniają, tak nabijają, napęczniają te włosy, nie wiem jak to nazwać Wam, żebyście zrozumiały, o co mi chodzi. I właśnie te włosy są takie w moim odczuciu troszeczkę grubsze na końcach, jakby zyskują na objętości i to jest naprawdę fajne. Jeżeli ona będzie tak cały czas działała, to myślę, że po zakończeniu takiej 300 ml maski będzie można się cieszyć naprawdę zadowalającymi efektami. Więc już teraz mogę Wam ją polecić, ale tak jak wspomniałam wcześniej, dam Wam jeszcze znać o moim takim całkowitym poglądzie na temat tej maski właśnie u siebie na blogu. Także wyczekujcie, wypatrujcie i czekajcie. I jeszcze jeden produkt do pielęgnacji włosów, w zasadzie można powiedzieć do utrzymywania ich w czystości. I jest to też kolejny produkt z Biedry w ogóle. U mnie Biedra to po prostu robi taką furorę. Jest to suchy szampon. I ja go kupiłam, żeby sobie zrobić takie zestawienie właśnie jakiegokolwiek innego suchego szamponu niż Batistę. I akurat mi się on napatoczył tak pod rękę właśnie w Biedronce. I powiem Wam, że dla mnie ten szampon suchy niczym totalnie nie odbiega od Batista. No może troszeczkę gorzej pachnie, ale nie jest to jakiś rażący zapach lub przeszkadzający. I podobnie jak Batist też się nie utrzymuje jakoś nie wiadomo jak długo na tych włosach, więc po prostu tak naprawdę szampon ten spełnia swoją funkcję. W momencie, kiedy potrzebujemy odświeżyć włosy, a nie chcemy ich umyć, to po prostu spryskujemy tym szamponem i gotowe. Cena tego szamponu waha się w okolicach około 10 zł, więc umówmy się, no jeżeli ktoś naprawdę gdzieś tam jest miłośnikiem Batista, no to mając okazję go kupić za 14 zł, wiadomo, że nie będzie szukał na siłę szampon z Biedronki. Ale ja po prostu, tak jak mówię, kupiłam go z ciekawości i naprawdę dla tych z Was, które poszukują jakiegoś tańszego zamiennika lub po prostu no niekoniecznie chcą mieć Batista, tylko cokolwiek, to polecam właśnie ten szampon. On w żaden sposób nie wpływa negatywnie na moje włosy, nie bieli ich, nie są one później jakieś siwe. I nie trzeba ze szczególną starannością tych włosów wyczesywać po zaaplikowaniu tego szamponu, więc tak naprawdę dokładnie osiągam nim to, co szamponem Batista. Więc jeżeli poszukujecie takiego produktu, który zastąpi Batista, to zapraszam serdecznie do Biedronki. I następny produkt z Biedry, tadam! Tym razem przechodzimy do pielęgnacji twarzy i ja skończyłam w tym miesiącu, o jakiś włos. Skończyłam w tym miesiącu właśnie mój pierwszy płyn micelarny z Biedry do demakijażu oczu i tonizacji twarzy i oczu. I powiem Wam, naprawdę nic mi tak pięknie nigdy nie rozpuściło makijażu oka bez pocierania, bez wkurzania się, bez nadmiernego zużywania wacików i nakładania tego produktu, jak właśnie ten produkt, płyn micelarny z Biedry. On kosztuje w granicach około 5 zł i powiem Wam szczerze, że fakt faktem, że ma 200 ml i no, mi na taki produkt mi nie starcza na zbyt długo, dlatego że starcza mi na około 1,5 miesiąca, to naprawdę on po prostu on spełnia wszystkie swoje funkcje, dlatego ja nie wiem, dlaczego miałabym poszukiwać jakiegoś totalnie innego, droższego, lepszego produktu, skoro ten spełnia wszystkie oczekiwania. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym produktem i się zastanawiałyście, czy go zakupić, chociaż ja myślę, że to jest ogólnie hit YouTube'a, więc wszyscy o tym trąbią, to zapraszam serdecznie znowu do Biedry. Słuchajcie, Biedra po prostu, tam niedługo będzie można zrobić wszystko. Zmyć makijaż, umyć włosy, ubrać się, zjeść, no po prostu nawet się pomalować, dlatego że coraz lepsze też kosmetyki wprowadzają. Także płyn micelarny z B-Beauty na propsie. I jeżeli jesteśmy przy pielęgnacji twarzy, to jeszcze nie omieszkam nie wspomnieć o kolejnym produkcie z Shiny Boxa, którego byłyście ciekawe. I jest to również produkt, który już u mnie jest na wykończeniu. Jest to peeling oczyszczający i powiem Wam, że ten peeling u mnie się sprawdza dokładnie tak samo, jak mi się sprawdzała maseczka liście manuka, peeling czy maseczka, nie pamiętam, jak to się nazywało, z ziai.
I dokładnie tak samo mi się sprawdza właśnie ten peeling, tylko on jest po prostu, no nie wiem, mniej wydajny. On u mnie posłużył 2 miesiące, no już jest na totalnym wyczerpaniu. Więc no tak powiedzmy, że 1,5 miesiąca służył mi i dzisiaj już myślę, że go zużyję do końca. Powiem Wam naprawdę, on pomógł mi się uporać właśnie na mojej twarzy z takimi największymi diodami, które mnie ostatnio tak męczyły, bo gdzieś po prostu były to takie wypryski na twarzy, które wynikały bardziej z jakiegoś zapchania skóry czy coś w tym stylu. I po prostu one nie były ani do wyciśnięcia, ani do tego, żeby dojrzały i gdzieś tam same wyszły później naturalnie. Nie, po prostu to były takie wstrętne dziady, które siedziały pod skórą i które bolały. I po prostu dzięki temu, że właśnie używałam tego peelingu oczyszczającego, to naprawdę chyba ta skóra mi się oczyściła, dlatego że jakoś przestały mi się po prostu one pojawiać. Więc to jest moja taka opinia na szybko, jeżeli chodzi o tą maskę. Dajcie znać koniecznie, czy chcecie jakąś bardziej, że tak powiem, zakrojoną w więcej szczegółów recenzję, to wtedy również Wam albo ją zarecenzuję przed kamerą i Wam opowiem, albo Wam napiszę również post na blogu. Koniecznie dajcie znać. I przechodzę teraz do dosłownie kilku takich maluszków, biedaczków z kolorówki i tutaj są to takie nowości, które się pojawiły u mnie. I najpierw może zacznę od twarzy, skoro już przy niej byłam. Więc produktami do twarzy, które po prostu tutaj zwojowały totalnie moje serce i myślę, że naprawdę długo nie stanie nic z nimi w konkurencję w szanki. I jest to produkt bronzer, słuchajcie, bronzer z Honolulu z W7. I z Honolulu. Bronzer Honolulu z W7. I jest to bronzer w kolorze, który koloru nie ma. Słuchajcie, no nie ma koloru, nie ma nazwy. I co jest fajne? Fajne jest to, że on ma super chłodny odcień brązu i ten brąz jest idealny do konturowania twarzy. Ja jestem zwolennikiem, jak wiecie, konturowania twarzy, podkreślania jej atutów na sucho i naprawdę on mi się sprawdza świetnie. Fakt faktem, że trzeba z nim uważać i nie polecam go osobom tym, które są początkujące z makijażem i które nie są jakby obyte właśnie z pigmentacją, ze względu na to, że on naprawdę daje sporą pigmentację i można sobie zrobić plamę niechcąc, jeżeli właśnie nie mamy jeszcze takiego wyczucia. Więc jeżeli jesteście początkujące, to zapraszam i zachęcam naprawdę, żeby sobie poćwiczyć na tym produkcie, bo on jest produktem bardzo tanim, on kosztuje około 12 zł i myślę, że on posłuży na dość sporo. Wiecie co, nie wiem dokładnie jaką on ma gramaturę. Też teraz nie chcę tutaj szukać, się dopatrywać, bo nie chcę tracić Waszego czasu. Ale właśnie jeżeli chcecie poćwiczyć sobie z takimi lepszymi produktami, jeżeli chodzi o pigmentację, to polecam zainwestować właśnie takie skromne pieniądze właśnie w bronzer z W7 Honolulu. Myślę, że będziecie naprawdę z niego zadowolone. Jego pigmentacja się kształtuje w taki sposób, jaki teraz możecie widzieć, więc jest naprawdę dość taka, myślę, spora. Jeżeli chodzi o takie produkty z niższej półki cenowej, więc polecam Wam go serdecznie i polecam również nie wyrzucać, bo ja wiem, że odruch jest taki, ja też taki odruch mam, że zawsze wyrzucam aplikatory oryginalne właśnie z takich produktów tańszych, ale ten naprawdę warto zostawić, bo to jest idealny aplikator służący właśnie do tego, żeby sobie tutaj wjechać pod linię właśnie kości policzkowej, żeby sobie wymodelować twarz, także produkt, który u mnie będzie, myślę, się sprawdzał super i myślę, że długo nie znajdzie konkurenta. I jeszcze produkt, o którym Wam wspominałam chyba w którymś z makijaży poprzednich. Są to kuleczki brązujące, tak się to nazywa, ale w rzeczywistości jest to po prostu rozświetlacz. Jest to rozświetlacz z firmy Glazel i naprawdę on daje takie fajne rozświetlenie, nienachalne i również mogę to polecić szczególnie tutaj, tak jak Honolulu odradzałam osobom początkującym albo zwracałam uwagę, żeby uważały, tak jeżeli właśnie chodzi o te kuleczki rozświetlające z Glazel, to powiem Wam, że właśnie to jest szczególnie dla tych osób, które właśnie zaczynają z makijażem i które nie chcą przesadzić i to jest właśnie taki rozświetlacz, którym nie przesadzicie, a da Wam fajną taflę, fajne odbicie światła i nie musicie go nakładać dużo, więc jest po prostu super. I nie ma się tutaj co rozwodzić. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam teraz dokładnie jaka była cena, bo też to jest produkt, który się znajdował w Shiny Boxie i który testowałam, więc też podlinkuję Wam właśnie, podlinkuję Wam w opisie pod filmikiem oczywiście ten produkt i postaram się tam Wam również podkreślić to, jaka jest cena tego produktu lub Wam dać po prostu link do miejsca, w którym możecie kupić ten produkt pełnowymiarowy.
Kolejnym produktem z kolorówki jest cień do powiek, który cały czas czeka, aż pojawi się o nim post na blogu, ponieważ uważam, że jest to idealny zastępnik, jeżeli chodzi o właśnie cienie takie cieliste, które mają służyć wyrównaniu naszej powieki. I ten cień stanął u mnie w konkurencję z właśnie cieniem Inglota, który wiecie, że był u mnie rozchwytywany, u mnie cały czas po prostu był numerem jeden, jeżeli chodzi o właśnie takie dzienne wyrównywanie kolorytu powieki. I ten cień z Makeup Revolution w kolorze Touch Me po prostu go wygryzł, dlatego że moim zdaniem jest po prostu o wiele tańszy, bo kosztuje 5 zł, a nie powiedzmy tam 12, ile Inglot. Po drugie, jest od razu w gotowym opakowaniu, co jest też plusem, no bo nie musimy go wrzucać do żadnej dodatkowej paletki, tak jak Inglota chociażby. No i on ma taką, powiem Wam, pigmentację, że Inglot się przy tym może schować, ale nie należy się tutaj zrażać jego absolutnie niską ceną. Naprawdę warto sobie go kupić i warto sobie go wypróbować na własnych powiekach, dlatego że jak możecie teraz zauważyć, jego pigmentacja jest powalająca i on jest w takim fajnym właśnie cielistym kolorze, który w żaden sposób nie wpada właśnie w biały, ani nie ma żadnych drobinek. Nie jest beżowy, jest po prostu cielisty i to jest w nim super. Więc jeżeli poszukujecie tańszego zamiennika dla matowego, kremowego, takiego kremowo-beżowo-cielistego cienia do wyrównania właśnie i matowienia powieki, to polecam Wam właśnie ten cień z Makeup Revolution w kolorze Touch Me. I ostatni produkt, który doczekał się tego, żeby o nim powiedzieć kilka słów, jest to produkt z Hakuro, jest to pędzel. I jest to pędzel do nakładania podkładu. Ja go właśnie dzisiaj myłam, więc jest jeszcze troszeczkę mokry. I ten pędzel to jest pędzel typu flat top. I tym pędzlem miałyście okazję również widzieć, jak wykonuję makijaż w którymś też z ostatnich makijaży. Nie pamiętam, czy to nie był test na żywo podkładu Liren. I ja tam pracowałam właśnie tym pędzlem. I ten pędzel wrócił u mnie, że tak powiem, może nie wrócił, przyszedł do mnie i się po prostu w nim zakochałam, bo ja sądziłam, że to nie ma większego znaczenia, czy nakładamy flat topem, czy nakładamy języczkowym pędzelkiem do podkładu podkład, ale ten pędzelek jest po prostu super. Jeżeli chcecie sobie ułatwić życie w nakładaniu podkładu, jeżeli chcecie, żeby podkład Wam się idealnie stopił ze skórą, żeby się tak fajnie w nią wkomponował, to taki flat top jest właśnie produktem idealnym, bo możecie sobie najpierw rozsmarować produkt, a później go fajnie wklepać. I naprawdę cena jego też jest mi, nie pamiętam jej dokładnie, bo za dużo mam po prostu tych cen na co dzień i produktów, żebym to wszystko spamiętała. Ale też mam tam link właśnie do tego, gdzie możecie zakupić ten pędzelek. Możecie go zakupić tak naprawdę chyba na każdej stronie internetowej, która właśnie prowadzi sprzedaż właśnie pędzli Hakuro. I to jest model H50S. I jest to właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, flat top. I jest on idealny do tego, żeby sobie wkomponować w sposób naturalnie wyglądający podkład w twarz. Więc jeżeli poszukiwałyście takiego pędzelka, to serdecznie Was zapraszam do zakupienia sobie flat topa z Hakuro. I to już by było na tyle moich krótkich i szybkich ulubieńców. Mam nadzieję, że któryś produkt Wam wpadł w oko. Jeżeli Wam wpadł w oko i jeżeli go zakupicie lub też miałyście z nim do czynienia, to koniecznie dajcie mi znać właśnie w komentarzach pod tym filmikiem na YouTubie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli pierwszy raz oglądacie mnie na kanale YouTube, to zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wtedy będziecie mogły być na bieżąco, mogli być na bieżąco. I koniecznie dajcie mi znać również w komentarzach, jakie produkty Wam się spodobały w ubiegłym miesiącu i jakie produkty zamierzacie używać przez kolejne miesiące tego roku, właśnie dzięki temu, że się w nich zakochałyście. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam Was już do następnego odcinka. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pa!